O Kaiserze, świętszy, to, co się działo w poprzednim odcinku. A miało być spokojnie, miało być wszystko zgodnie z planem. Tu zamachy, tu krucjata, tu cyklewo prawa, tu dobry niep, totalna wszyscy to broni, broni śpiąc, polski! No i tak to było. I teraz musimy pojeść tego konsekwencje, bo się de facto półnie Polski odłączyło i trzeba to powiedzieć. Plan był genialny, Wie, wiecie, że w pewnym momencie. Gdy, gdy ten Żbiczek przejąłby władzę, to jednocześnie zintegrowałby Górny Śląsk i Małopolskę i, i Wielkopolska, Małopolska, Górny Śląsk za jego panowania praktycznie, tak? Nie, czekaj, yy, bo córka wtedy dziedziczyła. Dobra, mniejsza, to już tak czy siak przepadło. Eee, jesteśmy w trakcie wojny, tylko nie wiem, jak ja teraz mam odbyć ten małopolski, bo na razie de facto walczymy z Dolnym Śląskiem, który w międzyczasie wszedł w sojusz z tą Katarzyną. Katarzyna już od dawna ja ją pamiętam, ona od dawna była jeszcze chyba za poprzedniego władcy, nawet w naszej Radzie. Ona długo w tym się rządziła. My ten się kiedyś przekazaliśmy. Albo jej ojcu chyba, chyba jej ojcu, bo to był Janusz. Właśnie to był Janusz Jezus, to jest dynastyczne, ja to wszystko pamiętam, ten dwór politykę na pamięć prawie pamiętam. Eee, ale po kolei przede wszystkim zaczniemy od tego. Nasza armia stacjonuje w Wolinie, nasz władca osobiście do Wolina czy koło Wolina I w międzyczasie wydamy naszą córkę, już sobie sprawdzałem, za władcę Wolina To nie będzie materialny sojusz, tylko zwykły Ponieważ Wolin to jest jedna z ostatnich prowincji na Wybrzeżu Bałtyckim, która pozostała słowiańska i tam rządzi słowiański władca e, O właśnie, to jest wódz Lucjan e, To jest religia słowiańska, prawda? Co prawda kultura jest pułapska, ale jak najbardziej się zgodzimy Na materialnie się nie zgodzą cechy dziedziczne, opryczka, dobra, to już nie nasza sprawa weź jej propozycję, on się zgodzi, dzięki czemu, no wiecie, lorowo klimatycznie angażujemy się w politykę bałtycką w naszych sojach, także będziemy działać, trzeba się pozbyć tych tych wszystkich żbiczków, którzy mi tu biegają, plądrują, aha, jeszcze mamy domenę, trzeba komuś przekazać cedynię wiecie co, ja ją bym najchętniej przekazał Czciborowi niech on ma tutaj sobie tą, tą, tą główienko bo ja nie chcę chyba kolejnego wasala tak, dodamy wadzostwo, cedyni, cyk, masz nadaj tytuł, zarąbiście jeszcze jedna sprawa, czy ja mógłbym bo ja chyba mogłem, a tego nie zrobiłem a powinienem już dawno to zrobić czy ja jestem w stanie właśnie podnieść władzę, uchwal absolutna władza plemienna mogłabym się dać szczególnie feudalny klub klanowy, powinniśmy to już dawno zrobić uchwal prawo, opinia bezpośredniego wasala minus 30, dobra zrobiliśmy to mamy najwyższy ustroj, ja chyba miałem ten najwyższy nie czy on mi nie spadł, czy coś nie mam pojęcia ale teraz wszystko się zgadza. Aha, jeszcze ciebie miałem wysłać moja droga, moja droga przywódczyni Beato, żebyś mi zwiększała kontrolę w hrabstwie. Daj trochę podniosę, już nie jest aż tak czerwony, ale na razie Poznaj, nasza stolica nie jest zbyt lojalna. Także wszystko, co mogliśmy zrobić, jest zrobione. Przez to, że Siaras się odłączył, straciliśmy ponad 1000 z poborowych. Poważnie, mieliśmy tam chyba 4500, coś takiego, teraz jest 300, więc de facto siły są mocno wyrównane i trzeba będzie liczyć troszkę na wsparcie naszych sojuszników. No nie jest źle, nie jest źle. No de facto to jest, to jest osaczenie z każdej strony. Jezus, jakbyśmy to wszystko... Wiecie, że to wszystko potencjalnie to jest, to jest nasza Polska dziedziczna? Jezus, jakie to piękne może być. A Katarzyna, hatfu na ciebie. I od razu naszego nowego sojusznika wzywamy do wojny obronnej. Ty pewnie masz dużej armii, no setka ludzi de facto dwustu wyciągniesz, ale niech będzie. Mógłbyś mi przestać plądrować, nie wiem, to są kujawy jakieś, kruszwice czy inne. Pozdrawiam najwyższe, idealnie dołączyliście. Czekamy aż dotrą posiłki z dolnego znaczy z górnego śląska, i stoczymy je budną bitwę o Dobrzyn. To jest Dobrzyn? E, tak, to jest obleżenie Dobrzyna. Wrzucimy naszą armię. Czy możemy mieć lepszego dowódcę niż my? Dobra, będziemy osobiście z tą zdradziecką Katarzynę. Kurde. Dobra, dawaj te tysięcy Na razie wbijamy sami. Co mnie plądruje? Gdański mi plądrują. Zowiedz, Wikingowie? Ja E, nie, prusacy, a hatfu na was. Dobra, jest bitwa, jest duża bitwa o dobrzy. Na razie, do hi histeryczny najwyższy wóz dytryk. W ciągu kilku dni mój pustelniczy wasal, hrabia Milan będzie podróżował przez tereny Tarnowa. Kim ty jesteś? Katolik, wielkie morawy, ale masz tego. Masz bardzo pogańskie herby, ale jesteś katolikiem, wielkie morawy katolickie. Bleh. Jeżeli przyjmiesz moją ofertę, połowę ale dostaniesz teraz a w momencie, gdy hrabia... Czekaj, czekaj, czekaj. Jeśli przygotujesz zasadzkę i go pojbiesz, chodzicie cię Jeżeli przyjmiesz moją ofertę, połowę ale dostaniesz teraz aresztowencie, gdy hrabia, Milan znajdzie się w moich rękach. Jeżeli zginie w walce, nie będzie po nim płakał, ale nie zapłacę za jego zwłoki. Ufam, że słowa nad tym pergaminie zostaną tylko pomiędzy nami, będą czekać na twoją odpowiedź. O kurde, ty można takie takie zamachy zlecać? Zarą Kim to jesteś? Pobożność, katolik, niecierpliwy, satysfakcjonowany, bezduszny, szaraminencja, brawurowy, dyplomata, nerwus? My de facto graniczymy, ej, my graniczymy przez Tarnów, przypominam, że my mamy jeszcze tą, tą naszą enklawę na południu. My de facto graniczymy z tymi Morawami. Dobra, mo, może nie powinienem, ale jestem ciekaw, co, co, czy będzie jakiś ciąg dalszych eventów, także zgódźmy się na to. I został wrogość, król zapłacił tobie, okej, okay, do o dobra, czekaj Mój szpieg obserwujący co robi na przyjęciu hrabia wysłał do mnie raport, ależ to emocjonująca lektura na Nareszcie jego próżny uśpieszek zniknie z twarzyczki, żołnierze są już po jego drodze i tak Przyjeśli złoto, to jest prostak jest taki za swojej, to była przyjemność robić z interesy, panie Dytryk Żywię nadzieję, że nasze drogi znów się skrzyżują Zaprzyjemność po mojej stronie Możemy go zatrzymać, ale czy on mi jest potrzebny? On ma jakieś roszczenia czy coś? To jest jakiś czarodziej, magik, gandal wcielony? Kim ty jesteś? 06, masz trochę w nauce i to całkiem sporo. Masz dziedzica, masz tytuł hrabstwo Heves. Kim ty jesteś, Lok zdeterminowany, zrozumienie niebios? Weź, bierz go w cholerę, tych katolików, jakieś wasze intry... O, czekaj, bo tu bitwa jest, Jest. Zap zap o Jezus, ale my ich zbosłow, o, było się buntować. Nasz z czempion, tą Katarzynę kurde tam poobcinajcie jej co się da Dobra, piękne zwycięstwo um. e, no piękne zwycięstwo, a straciliśmy więcej tyle samo co oni, no skandal Zostaliśmy głową kultury polska ale co się znowu wydarzyło? Ja nic nie zdobyłem, Górny Śląsk nie stracił Czy ja coś zdobyłem? Nie no, nie mogłem nic zdobyć Czy Górny co Śląsk coś stracił? Też raczej nie I zostałem głową kultury polskiej, dlaczego? Dobra, mniejsza. Jak jesteśmy, to jesteśmy. Oblegam sobie prowincję. Jezus nam przytrzybili armię. Ucho. Ha! Ha, <laughs> ha. Ej, udało się. Udało się. W Górnym Śląsku. Znaczy zginął nasz przyjaciel, sojusznik z Górnego Śląska. Jak ty w ogóle się nazywałeś? Uniedoruk. Yy, jego córka, nasza małżonka Śmiechna, przejęła władzę w Górnym Śląsku, dzięki czemu będzie dziedziczył nasz syn Dytryk, gdzie również będzie dziedziczył w Wielkopolsce i połączymy w końcu Wielkopolskę z Górnym Śląskiem. Cały czas nie wiem jeszcze jak o, o, o rozgarnąć tą Małopolskę, ale, ale spokojnie coś wykminimy. Dostępny atrybut. Centralizacja, dokładnie tak. Centralizacja, może za jego życia jeszcze nie, ale się uda. 90... Ej, było 99 warscora. kradną mi warscore bandyty. Moja mistrz szpiegów przyszła do mnie z poważnymi wieściami, choć nie wiemy jeszcze kto, ktoś zaaranżował plan morderstwa, którego celem jest moja mistrzyni szpiegów Dobrawa. Eee... <grytania> Ona sama donosi na siebie. Istnieje w spisku za mordy i Dobrawa, musimy postrzegać złoczyńcę, który za tym stoi. Dlaczego ktoś chciałby zabordować naszego mistrza szpiegów? Przecież to jest skandal. Dytryczek, nasz kochaniutki osiągnął pełnoletność, ty masz małżonkę, ty masz małżonkę, ty masz naszą siostrzenicę, która miała ci dać Małopolskę A obecnie, obecnie nic ci nie da, czekaj, ty czymś rządzisz w ogóle? Ty masz, atakuje najwyższe Katarzyna, ej, ty w ogóle z nią walczysz, a ty się właśnie zbuntowałeś Ziomek, czy ja mogę ci pomóc? Eee, wezwij zaproponuj dołączenie do wojny a już z nią walczymy. To ej, jest szansa, tylko musimy szybko skończyć tą wojnę. Jeszcze raz ją zaatakujemy, czy będziemy mieli trusa? Jak to działa? Jak to. Jak... Zaręczeni mogą wziąć ślub. Tutaj ty, ty jesteś? D Dytryk, Agnieszka. My się zgodzimy. To jest twoja kuzynka. Żyjcie szczęściu. Właśnie. Sam Kazirosa tam jakieś propozycję tam. Moi drogi bracie, idealnie. Hmm, widzę, że Małopolska. Wa... Wy macie jeszcze jakąś wojnę? Eee, a ja cały czas ich w więzieniu trzymam tego tutaj na zmianę. Ty masz. Ty przegrywasz ze mną i masz jeszcze wojnę z Krakowem i masz od zarąbania sojuszników Dobra, 100% warskora i teraz pytanie, czy ja tu pisować i wejść do jego wojny, czy my dostaniemy trusa? Bo mogłem sobie kontynuować tą wojnę tylko po to, żeby de facto wal walczyć z Katarzyną i niszczyć armię Już mi zostało tysiąc ludzi eee, a pierdzielę, ale pogrom mamy armii Masakra, nie dobra spisujmy to Pisujmy to, on przegrywa cyk, cyk, cyk. De facto kończy się white piece, a my tylko trochę prestiżu łapiemy. Niech tak będzie. Rozwiążmy wszystkie armie, niech one nam się troszeczkę zwrócą i spróbujemy. Ile ja mogę teraz mieć armii? Ja mogę mieć tysiąc ludzi. Poczekajmy chwilę. Niech wejdą jakieś uzupełnienia i spróbujemy pomóc naszemu braciszkowi kochanemu. Są możliwe czasy dla Gdańska. Napływają kolejne raporty opisujące fatalny stan rzeczy w okolicy, a chłopi zaczynają coś przebąkiwać o alternatywnych rozwiązaniach. Rozwiąż problem osobiście. Skrupulatne zarządzanie. Powszechna opinia. Podwyż podatki w ramach kary. Zujmiony <laughs> niepokój. My jesteśmy morawieckim. Nie ekonomistą, tylko morawieckim, jeżeli o to chodzi. Także cyk, podatki w górę. <laughs> a, i ogarnąłem pewną rzecz, że my mamy roszczenia. My dostaliśmy masę roszczeń i możemy bezpośrednio Możemy bezpośrednio zaatakować Małopolskę, ale my tego nie zrobimy, bo moglibyśmy bezpośrednio całą Małopolskę przyłączyć dla nas. Ale to nie byłoby lorowo. Nie byłoby lorowo klimatycznie, ponieważ my kochamy naszego braciszka. E, mamy doskonałe relacje. Jego córę... Czekaj, kto u Ciebie dziedziczy, bo to jest mega importante. O, to jest nasz braciszek. Dobra, tam był jakiś random. Sorry, pomyliłem naszych braci. E, Wócjanko, właśnie. Jego córka Agnieszka będzie dziedziczyć, gdzie jest zaręczony z naszym Dytrykiem. Tak się zgadza. I my możemy mu pomóc w tej wojnie. I my możemy mu pomóc w tej wojnie. Halo, czy ja mogę Ci pomóc w tej wojnie? E, więcej, zaproponuj dołączenia do wojny. Czemu nie mogę? Ty nie możesz zostać wezwany koserzyścią tylko swojemu seniorowi lub wasalowi. Czekaj. Co? Nie mogę? Wojna o roszczenie w postaci najwyższy wódz Dytryk do tytułu Najwyższe Wodostwo Mołopolski. Czekaj, on walczy, żeby nam to dać? Czy on walczy, żeby mi zabrać ten. E, nie, on. Nie, czekaj. O co ty walczysz? Wojna o roszczenie w postaci najwyższy wóz Dytryk, ale on walczy dla nas? Bez nas? A ja nie mogę mu pomóc? Nie wiem, dobra, dajmy mu o to stoczyć bitwę, zobaczymy, no, nie no, najwyżej sam to zaatakuje, bo mamy cały czas roszczenia do tego, no zobaczymy W międzyczasie możemy poszukać nadwornego medyka, bo nie mamy Nadworny medyk, yy, Kazimierz, Kazimierz, my patrzymy na naukę, 13, a ta, o Jezus, o Jezus Ż żaden z nich useless. 13, a potrzebuję na najmniej 30, żeby, żeby nam przedłużył życie o kolejne 300 lat. Nie na no, żartuję. Na pewno ktoś lepszy się trafi. 13 to nie jest dużo w sumie. Jak już płacimy, to znajdźmy kogoś lepszego. Oj, coś tam... Co... Oj, coś mi się wydaje, że nasz braciszek jednak chyba polegnie w tej wojnie. No cóż, no o, przegrał. Najwyższa przyuczynka darzyna więziła postać wódz Janko. Proszę wypuść naszego braciszka! Nie masz już sojuszu z Janko, ponieważ on już nie jest władzcą. Jesteś w więzieniu zamknięty. No dobra, no to ty go zamknęłaś w więzieniu. Prze przebrzydła, okrotna kobieto Proszę go wypuścić, wypowiedz wojnę Twoje roszczenia Najwyższe wodzostwo Małopolski Ale to będzie jebutna bitwa, sojusznicy 3 do 3 Poszukajmy jeszcze przyjaciół, poszukaj, może ktoś będzie chciał pomóc Możemy go na pewno zaprosić na dwór Czy my chcemy? Zaproś naszego braciszka na dwór Chodź biczku, nie miałeś tam u, u, u tej Katarzyny brzydkiej siedział nie wiem, atakować tą, to, to, czy nie atakować? Sprawiłbym wielką przyjemność. Tak, dobra, idźcie tam coś śmieszkować. już mamy hajsu. Ty, a jakbyśmy najemnikami to dociągnęli. Do, do Ile te najemnicy kosztują? Jeszcze nie razem korzystaliśmy z najemników. A, już wynajęto, już wynajęto. Kompania psa. To jest 252, a utrzymanie. Dobra. Jolo. Co złego może się stać? Twoje roszczenia. Najwyższe wodzostwo Małopolski. Zdobywasz sporny tytuł. Wypowiedz wojnę. To yeah, totalen klik. Wzywamy naszych sojuszników, czyli na przykład naszą małżonkę. Wezwij do wojny. Tak, wezwij do wojny. Idealnie. Halicze jest jeszcze naszym sojusznikiem, tak? Tak, dobrze pamiętam, tak. Halicza jest jeszcze naszym sojusznikiem. I Wolin. Wzywamy wszystkich jak leci, bo to będzie duża, gigantyczna wojna, bo zakładam, że Katarzyna z Małopolski również wezwie wszystkich swoich. On ty z czymś walczysz, z jakąś Mołdawią widziałem, że walczysz, ale powinieneś sobie poradzić. Trochę przepalimy prestiż, ale tak trzeba. E, chodź z tym 300 ludźmi. Wezwij do wojny. Tak, wzywamy do wojny. Wystaw wszystkie armie. Wszystkie armie się wystawiają. Co więcej, werbujemy najemników. E, najemników w postaci. Nie mam pojęcia, na co patrzeć. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie. Wolna Kompania Pospolitego Ruszenia, to nie brzmi, nie brzmi ambitnie Krzyżackie Bractwo, o wyjmiemy, wynajmiemy Krzyżaków 2300 ludzi, Jezus ale jakie to drogie Wie to drogie jest, może coś tańszego Pikinierzy z, z, z Brandysu, o weźmiemy pikinierzy z Brandysu Za połowę hajsu e, Minus 71, nie do końca nasz lubisz żbiczku, Bo jesteś, aha bo to są tego, trzech rycerzy półtora tysiąca ludzi, zbrojni, lekko zbrojni, poborowi e, Zimowy folder, zatrudnij Aha, na 3 lata go zatrudniamy. No to w trzy lata musimy go wyjaśnić. Okej. Okay. Okej. Okay. idziemy. Idziemy! Idziemy! Odzyskać co nasze. Oczywiście, że wspierasz nasz Dytryk. Oczywiście, że nas wspierasz. Nasza małżonka przyszła do wojny. Idzie do wojny. Bardzo to dobrze. To masz 3000 tysiące ludzi. Jak to teraz wygląda? No, siły i tak są wyrównane. I tak są siły wyrównane. Kto się wspiera? Ciebie wspiera ten Dolny Śląsk Nieszczęsny. Już on ludzi wystawia. Yes. No dobra, to są ci najemnicy, tak? E, nie, to są ci najemnicy, tak, to są ci piknierzy z Brandasy na minie Dobra, wyjdziecie na, na pełnej do przodu, a nasze armie mogą na razie zacząć powolutku oblegać Jedną armię będziemy oblegać, natomiast tymi najemnikami i resztką naszych sił będziemy szukać konfliktu, bo jak mamy ich wynajętych tylko na 3 lata, drugi rok tak nie przedłużę kontraktu, bo praktycznie połowa hajsu poszła na tych najemników. Będziemy chcieli stoczyć z nimi jak najwięcej bitew, chyba że będą mi co chwilę uciekać. O, widzę, że już na terytoria Czechu yy, uciekamy. O, dobra, jest bitwa, jest bitwa. Jak ci najemnicy się sprawdzają? Oni docelowo powinni być lepsi od naszej armii. Um, I dowodzi tutaj, tak, dowodzi dowódca tej kompanii najemnej. Okej, okay, tu trzeba uważać, żeby jak te dwie staczki mi się nie wbiły w sieraz, które. W ogóle twoją stolicą stał się Kraków teraz. A, w naszym sieradzu się, kurde, za zaczynała twoja przygoda, katarzynko. A w Krakowie się skończy. Zabójca pośród nas. Zapach uderza mnie jeszcze przed otwarciem drzwi ciężki i mięsisty odór, który przenika samą okolicę. To sprócz świeżego trupa. Znaleziono kolejne ciało. Dzięki RODA wszyscy byli mało istotnymi postaciami. Mimo to atmosfera na dworze zaczyna robić się coraz bardziej nerwowa. Na każdym przyszłym znaleźć w zamku by znaleźć mordercy, zakopmy ciało... Nie no, co jest? Halo, ty masz tam tego... Yy, gdzie ty jesteś, moja kochana szpiegunio? Ty masz zapobiegać spiskom, chyba że to ona wpada w szał i zabija mi dworzan. To byłoby... Nie do pomyślenia. 800 do 100... co? ci są mocni. Bo to moja armia była zawsze słaba. Dobra, idziemy się tu z nimi. Dalej, 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 dalej ręczki zająca na pierdziele. O, ty się tu wycofujesz? Jaka szkoda. Jaka szkoda, że się dogoniliśmy Twoja chwała jest powszechnie znana. Chwała mi! Także niech będzie już powszechne znane zakończenie tego odcinka, także co? Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnym odcineczku okaże się czy uda nam się wygrać wojnę z Małopolską. Bo widzę, że sojusznicy naszego przeciwnika dopiero się zbierają. I czy zdążymy to zrobić 3 lata zanim nam kompania najemników sobie pójdzie? Spoko. Nie wiem o co chodzi z tą album A, albo w ogóle jest tutaj. No właśnie, jak mi wiem, że to jest jakieś szkockie coś. Szkoci przejęli, tu była co? Tu była Lotaryngia była Lotaryngia jest ja, z tego wcześniej nie ogarnąłem. Jezus, jakaś unia y, lotaryńsko-szkocka. Spoko. Egipt się stworzył. Wcześniej nie było Egiptu. O zarstwo Bizantyjskie boże jest duże, ale się nie, nie rozwija. To jest dobrze. Włochy całkiem się rozpadły. Ancona, Benedutta, Capua, Salerno, Papa State, tu jakiś Verona, tu jest Wenecja, bo Wenecja była, Istria bardzo fajnie, że się rozpadłeś, tego Francja walnęła, przede wszystkim Charety, Niemcy smutne które mi Łużyce zmasakrowały, ja kiedyś miałem sobie z tymi Łużycami Ty, Żbiszku, kiedy ty masz lat? Ty masz 19, ja mam córkę jeszcze jedną, nie chciałbyś? nie chciałbyś? Eee, nie chciałbyś? Nie Dobra, ale to już może w przyszłości, także co? No wam podziękuję za uwagę. Japek górę, soczysty komentarz. Cześć. Trzymajcie się na razie. Elo!